Nowelizacja przepisów umożliwiła istotną zmianę w wysokości wypłacanych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla medyków. To jednak nie jest jedyna grupa zawodowa uprawniona do podwyższonego świadczenia. Od 5 września osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni, mają prawo do 100% wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Na 100% świadczenie chorobowe może również liczyć Straż Gminna i Ochotnicy Straży Pożarnej. Wszystkie te osoby dostaną wyższe niż zazwyczaj świadczenie, jeśli spełnią dwa warunki. Pierwszy z nich dotyczy kwestii zakażenia koronawirusem. Wyższe świadczenie trafi do tych osób, które wykażą związek Między zakażeniem a wykonywaniem obowiązków służbowych. Oczywiście medycy i pozostałe osoby otrzymać powinny stuprocentowe świadczenie również w sytuacji, gdy trafią na przymusową kwarantannę. Nowe przepisy weszły w życie 29 listopada, ale co bardzo ważne, z mocą od 5 września. Oznacza to, że wszystkie osoby uprawnione do zwiększonego wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, które trafiły do izolacji lub kwarantanny po 5 września bieżącego roku mogą uzyskać. Wyrównanie zaniżonej wypłaty. Ta wypłata jednak uwarunkowana jest złożeniem wniosku do pracodawcy, informuje zakład ubezpieczeń społecznych. W prostym piśmie należy potwierdzić, że niezdolność do pracy nastąpiła na skutek kontaktu z patogenem podczas wykonywania pracy i, co bardzo ważne, należy do niego dołączyć. Oświadczenie potwierdzające, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. W przypadku innej choroby zwiększone świadczenie nie przysługuje. Jeśli zasiłki wypłaca sam pracodawca czy zleceniodawca, to wniosek należy przekazać właśnie pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoby prowadzące własną firmę składają wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. Pracodawca który... Który nie jest płatnikiem zasiłku, przekazuje do ZUS odpowiednio dróg Z3 lub Z3A, a prowadzący działalność ZAS 53. Na 100% chorobowego mogą również liczyć osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, świadczących usługi całodobowo w noclegowniach oraz innych placówkach, zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przeplaklachorym lub tym w podeszłym wieku.